Koci, łapci, kici, kici, ole, ole, Janko. Zajmujemy razem z babcią urocze mieszkanko. My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce. Drepce żąda informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana Sodom Gomorka, babcia o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie jak po sznurku. A dokładniej informować babci nikt nie śpieszy. Po co babcie denerwować, niech się babcia cieszy. Kuzyneczka Ernestynka, ozdoba rodziny, kawki z gniazda wybierała i spadła z drabiny. Co z malutką, głos babuni z góry brzmi radośnie. Ciota mu niej, krzywa rośnie babciu, krzywa rośnie. A dokładniej informować babci nikt nie śpieszy. Po co babcie denerwować, niech się babcia cieszy. Tata zaś się mankowka się miał i siedzi w kiciu. Były o tym zmianki w prasie, w trybunie i w życiu. Ale fakt ten się nie stanie dla babci udręką, bowiem się drukuje dla niej osobne pisemko. Na domowej drukarence wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa, spokojnych pieleczy. Po co babcie denerwowa, niech się babcia cieszy.